Liczba nowych zakażeń koronawirusem nie chce spadać, ale wprost proporcjonalnie do wzrostu zachorowań maleje poczucie społecznej odpowiedzialności. Dla wielu osób noszenie maseczek i zachowanie dystansu wciąż oznacza gwarancję bezpieczeństwa, ale dla niektórych stanowi prawdziwą udrękę. Mamy wiele takich sygnałów, wiele przypadków od mieszkańców naszego województwa, gdzie te wymagania nie są stosowane przez tych, którzy dokonują chociażby zakupów w dużych galeriach handlowych, czy są w miejscach publicznych zamkniętych, gdzie te obostrzenia powinny być przestrzegane. Mało tego, ci wszyscy, którzy zwracają uwagę ludziom, którzy nie noszą maseczek, spotykają się z dosyć agresywną reakcją. Dlatego wojewoda lubuski apeluje do mieszkańców o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych. Jesteśmy w sytuacji, gdzie przybywa dziennie około 20 i więcej zakażeń. To pokazuje, że koronawirus, tak jak mówimy, jest ciągle z nami, że te sytuacje, które powinny być wdrażane w życie, które pozostały jeszcze jako rygor sanitarny, mam tutaj na myśli w szczególności noszenie maseczek w przestrzeniach zamkniętych, mam tutaj na myśli zachowanie dystansu społecznego i mam tutaj na myśli dezynfekcję rąk. Wojewoda zapowiada też częstsze kontrole i kary dla tych, którzy nie stosują się do wprowadzonych obostrzeń. Odbyłem spotkanie ze wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za egzekwowanie tych przepisów. Dodatkowo brały też udział w tym inspekcje, które zajmują się kontrolą pracodawców. Drodzy Państwo, ustaliliśmy, że te kontrole będą intensywne, że będziemy egzekwowali przestrzegania tych obostrzeń sanitarnych, które jeszcze pozostały. Ust i nosa nie musimy zasłaniać, jeśli poruszamy się po otwartej przestrzeni i jesteśmy w stanie zachować dystans od innych osób, czyli na przykład podczas spaceru, jazdy na rowerze czy na plaży. Maseczki obowiązują nadal w komunikacji miejskiej, sklepach, urzędach oraz kinach i teatrach.